Poprzednio mówiliśmy o różnicach pomiędzy masonerią rytu francuskiego i rytu szkockiego i teraz, jeżeli myślimy o Polsce, o tym jak powstawała, mówimy o tym jak powstawała w Polsce masoneria, no to musimy zauważyć, że wpływy francuskie były zawsze dużo większe w Polsce niż wpływy angielskie, chociaż te wpływy angielskie też były, ale no nieporównywalne to było. I dopóki Francja była tą ukochaną córką kościoła i była katolicka, no to te wpływy francuskie były pozytywne. Natomiast kiedy od czasu rewolucji francuskiej Francja stała się rozsadnikiem tej takiej najgorszej, satanistycznej doktryny masońskiej, no to ona też przenikała do Polski. Tu oczywiście natrafiała na grunt mało podatny, prawda? Bo to w kraju, który jest katolicki, no Francja też była katolicka, prawda? W kraju, którego królową jest Matka Boża, no, idee rewolucji francuskiej wydawałoby się, że są trudne do przyjęcia, natomiast okazało się, że wcale nie takie trudne, tylko oczywiście w niektórych środowiskach, w niektórych częściach elit. I to było widać w XVIII wieku. Było widać w XIX wieku to o tych wpływach francuszczyzny, mówi Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, o tych wcześniejszych wpływach, ale i o późniejszych, o tych związanych z Napoleonem. I takim elementem tego oddziaływania masonerii rytu francuskiego na Polskę była Konstytucja 3 maja. Znaczy to była, znaczy wiemy, nikt temu nie przeczy, że zdecydowana większość twórców Konstytucji 3 maja to byli masoni. No pytanie, czy to byli masoni rytu francuskiego, czy to byli masoni rytu szkockiego? Trudno jest odpowiedzieć. Ja myślę, że wtedy jeszcze te powstające loże jakby podlegały jednym i drugim wpływom. Wydawałoby się, że większym ze strony masonerii rytu francuskiego, no bo ona była we Francji, a te wpływy były przez Francję. No w każdym razie takie środowiska masońskie w Polsce się tworzyły, to wszyscy wiemy, tak mu nikt nie zaprzeczy. No i drugie, wiemy też, że Konstytucja 3 maja została uchwalona w sposób całkowicie niezgodny z zasadami demokracji, chociaż działała w warunkach demokratycznych, prawda? Bo ci, którzy ją chcieli uchwalić, doprowadzili do takiej sytuacji, że akurat, czy uchwalili ją w takiej sytuacji, że akurat w Warszawie większości tych posłów konserwatywnych czy katolickich nie było i wykorzystując wtedy swoją przewagę uchwaliło tą konstytucję. Niektórzy mówią, że później no, na sejmikach szlacheckich zostało to jednak zaakceptowane przez większość szlachty. To jest skomplikowana sprawa. Być może, że było tak, to chyba jest najbardziej prawdopodobna wersja czy scenariusz, że wielu tych, którzy decydowało o losach Polski, widziało w Konstytucji 3 maja jakąś ostatnią deskę ratunku, coś, co może pozwolić do no, zachowania Polski, choćby w stanie jakimś szczątkowym. I zdumiewający jest ten kult konstytucji później. Jasne jest, że i oczywiste, jeżeli ten kult się pojawia w środowiskach masońskich albo jakoś zbliżonych do masonerii, natomiast może zaskakiwać to zagubienie czy ignorancja, gdy pozytywnie na temat Konstytucji 3 maja wypowiadają się środowiska katolickie, czy środowiska jakoś prawicowe. No, zauważmy, pierwsza rzecz, która nas tutaj może zainteresować w tej konstytucji, o czym, co ciekawe, pisali głównie Anglicy. W Polsce w zasadzie się na ten temat nie pisało.
to Anglicy zwrócili uwagę, angielscy historycy zwrócili uwagę na to, że jest to zadziwiająca konstytucja, bo w katolickim kraju pojawia się konstytucja, w której nie występuje w ogóle słowo Kościół. No, występuje co prawda określenie wiara katolicka. Jest mowa o tym, że ona jest najważniejsza, ale każdy katolik wie, że nie da się oderwać wiary katolickiej od Kościoła i że to jest jakby tożsame. I jeżeli chcemy coś zrobić dla wiary katolickiej, to musimy zadbać o Kościół, o jego silną pozycję, o jego rozwój, o jego wolność. No, natomiast tutaj słowo Kościół się nie pojawiło. No i teraz pytanie dlaczego? I ci angielscy historycy mówią, bo chciano po wejściu w życie tej konstytucji doprowadzić do takiej samej sytuacji jak w Anglii. No, czyli scenariusz byłby taki, w Anglii było to przez żony Henryka VIII, a tu scenariusz byłby taki, że no, ojczyzna w potrzebie i żądamy od Kościoła, żeby wydał nam swoje bogactwa, żeby Jasna Góra dała wszystko, co ma ze złota i ze srebra i co ma jakąkolwiek wartość, żeby z kościołów zabrać wszystko, co jest ze złota, ze srebra, co ma jakąkolwiek wartość, no to przede wszystkim naczynia liturgiczne. No i teraz oczywiście byłby sprzeciw ze strony Kościoła, to trzeba by zabrać siłą. Wtedy zareagowałaby Stolica Apostolska, Watykan, papież negatywnie i wtedy byłoby oderwanie się od Rzymu i ogłoszenie, że powstaje polski kościół narodowy, znaczy taki polski anglikanizm. I temu Konstytucja 3 maja ewidentnie służyła. Natomiast kwestia drugiego zapisu, niezwykle ważnego, znaczy zauważmy, że w XVIII wieku rządzili w Polsce Sasi i Polacy mogli się zorientować, kim ci Sasi są, jaką mają wartość, jakie jest ich odniesienie do Polski jako Polski. To byli Niemcy protestanci, okultyści, pozbawieni wszelkich pozytywnych cech moralnych i duchowych, na degeneraci, mówiąc inaczej. I teraz nagle w Konstytucji 3 maja jest zapis, że Polską po wieki wieków będą rządzić Sasi, co by się nie stało, to Sasi. Czy po mieczu, czy po kądzieli. Znaczy zadziwiające, prawda? Wielka wolnościowa konstytucja, a jej przesłanie takie, że Niemcy mają rządzić Polską, prawda? I kiedyś, 100, 150 lat wcześniej było tak, że można było wybrać na króla kogoś z innego kraju, a on i tak jakby był królem dobrym w tym kraju. Natomiast to się zmieniło i pod koniec XVIII wieku to już wszyscy jakby powinni wiedzieć, że jest coś takiego jak myślenie narodowe i że Sasi, którzy nigdy nie popisali się miłością jakąś do Polski, tym bardziej w tym okresie, w wieku XIX, rządziliby Polską jako Niemcy. Natomiast no, przy okazji była to rodzina masońska. Od zawsze masońska, skrajnie masońska, okultystyczna, więc powinno się wiedzieć, co z tego będzie. Natomiast myślę, że szlachta, która wsparła na sejmikach, to tak sobie myślała, kombinowała, no, że jeżeli Polacy oddadzą władzę niemieckim władcom, no to nie będzie rozbioru, że Niemcy nas ochronią, Niemcy nas poprą. To takie oddanie się, że to byli zwolennicy. Jeżeli byli w Polsce zwolennicy oddania się pod opiekę rosyjską, to tutaj zwolennicy, przeciwnicy Rosji, zwolennicy oddania się pod opiekę niemiecką, no myśleli, że może to oddanie się Sasom pod władanie
Polskę uratuje, no co było takie bardzo rozpaczliwe myślenie i życzeniowe, bez żadnych jakichś takich realistycznych odniesień. O innych masońskich wymiarach Konstytucji 3 maja można by długo mówić, ale na początek tyle wystarczy.